Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. And now it's time for the beginning of something new. Don't ask me how or why, I'm so certain I love you. Zawołać wszystkie dusze do Niego i dopomóc się do Niego, gdzie na łamie naszego krzyżową. Tutaj my, liderzy z całej Polski, za cały nasz ruch, drogę krzyżową, w której oddawaliśmy każdego z Was, nasze małżeństwo, nasze rodziny, oddawaliśmy Matce Bożej przez szczególne łaski, wstawiennictwo jej na drodze krzyżowej Jezusa Chrystusa. W każdej stacji drogi krzyżowej nieśliśmy Was, Wasze problemy, Wasze cierpienia, to wszystko, z czym się zmagacie. Bądźcie pewni, że otrzymacie dar odwagi i męstwa Ducha Świętego. Jezus Chrystus przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie dokona w waszym życiu niesamowitych rzeczy. Maryja chce wam powiedzieć, że bardzo, bardzo was kocha. Każdego z was jako jedynego i niepowtarzalnego. Ona przyprowadziła do naszego ruchu każdego z was osobiście. Każdy z was jest wybrany przez nią osobiście. I ona chce użyć ciebie w potężny sposób do triumfu jej niepokalanego serca. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy uwierzysz całym sercem, jak bardzo ona cię kocha. Ona tutaj mówi, że gdybyś wiedział, jak bardzo cię kocham, płakałbyś i tańczyłbyś z radości. Słowo Boże mówi o tym, żebyśmy uwierzyli i poznali miłość, którą Bóg ma ku nam. Poznać i uwierzyć miłości, którą Bóg ma ku Tobie. Wojowniku Maryi, otwórz swoje serce, abyś mógł poznać i doświadczyć tego, jak bardzo jesteś kochany przez Pana Jezusa i Matkę Bożą. Dopiero wtedy będziesz gotowy do triumfu jej niepokalanego serca, aby ona mogła Cię w potężny sposób użyć. Zaufaj w to, jak bardzo jesteś kochany. I na to Cię błogosławię, żebyś tą łaskę przyjął do głębi swojego serca. Rozlał ją w swoim małżeństwie. Rozlał ją w swojej rodzinie. I wtedy będzie już dobrze. Wtedy Królestwo Boże zakróluje was. I wtedy ona będzie mogła Cię użyć w potężny sposób do triumfu jej niepokalanego serca. I na to was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.